Poczucie winy związane z seksem może mieć bardzo dużo przyczyn. Myślę, że takie najważniejsze to są takie sytuacje, kiedy robimy coś niezgodnego z naszymi przekonaniami, z naszymi normami albo z jakimiś wartościami, które obowiązują w naszej rodzinie czy szerzej w naszym środowisku. Więc wszelkie sytuacje, kiedy mamy poczucie, że łamiemy normy, mogą wywoływać poczucie winy. To poczucie winy może być też związane na przykład z nielojalnością wobec partnera albo z łamaniem jakichś swoich zasad, czyli ze zgodą na zachowania, których tak naprawdę nie akceptujemy. Normy, które wyznajemy, a które możemy złamać, mogą dotyczyć bardzo różnych rzeczy. To może być sytuacja na przykład zgody na seks partnera z inną osobą, po to, żeby go nie stracić. Oczywiście to później może powodować taki konflikt wewnętrzny, wyrzuty sumienia, czy obniżenie poczucia własnej wartości. Poczucie winy oczywiście nie wpływa dobrze na taką otwartą ekspresję seksualną i cieszenie się tą sferą życia. Jeżeli ono nie jest jakoś nadmiernie rozbudowane, to może być też ważnym sygnałem. Czyli jeżeli po jakimś zachowaniu czujemy się źle, to oczywiście możemy rozważyć, czy jakby nie zaprzestać praktykowania jakichś tam czynności seksualnych. Czasami oczywiście nie chcemy tego poczucia winy i to są przypadki na przykład pacjentek, które mówią o tym, że mają poczucie winy z powodu seksu z własnym mężem. Oczywiście nie życzą już sobie tego poczucia winy i to raczej wskazuje na jakieś trudności, zahamowania seksualne. Żeby sobie poradzić z tą sytuacją, to trzeba ją najpierw dokładnie zdiagnozować, to znaczy ustalić, skąd to poczucie winy się bierze, po jakich sytuacjach się pojawia, czy utrudnia nam życie, czy raczej jest ważną informacją, której nie możemy zignorować. Nie zawsze poczucie winy musi być czymś złym i nie zawsze należy dążyć do tego, żeby je całkowicie wyeliminować. Problem poczucia winy częściej zgłaszają kobiety, dlatego że to jakby ich seksualność jest poddawana takim silniejszym restrykcjom, to znaczy to o kobiecie aktywność seksualna ma gorzej świadczyć. Dla mężczyzn w naszej kulturze to jest raczej powód do dumy, do jakichś przechwałek, a w niektórych środowiskach jakby zbyt duża liczba partnerów czy zbyt szerokie spektrum różnych doświadczeń mają źle świadczyć o kobiecie, dlatego kobiety często zmagają się z poczuciem winy. Często w takich sytuacjach, które mogą wydawać się nam zaskakujące, na przykład ofiary gwałtu często mają poczucie winy z powodu tej sytuacji. Czują, że w jakiś sposób mogły sprowokować, że są gorsze, że być może sobie zasłużyły na takie potraktowanie. Osoby, które uważają się za religijne i na przykład są praktykującymi katolikami, często jakby nie czują się dobrze z aktywnością seksualną. To znaczy trudno jest im sobie jakoś to ułożyć, że z jednej strony jest to grzech, nawet nie samo zachowanie, ale fantazjowanie chociażby o seksie, czy sięgnięcie po pornografię, czy masturbacja. Z drugiej strony mają partnerów, mają też takie wrodzone potrzeby, które nie zawsze są w stanie całkowicie skontrolować. To wszystko oczywiście zależy od tego, jak my interpretujemy te normy dotyczące seksualności, dlatego że w samym Kościele jest bardzo dużo interpretacji i można pewne normy rozumieć bardziej tak restrykcyjnie. Też poglądy na przykład na temat masturbacji będą bardzo różne, czy seksu przedmałżeńskiego, czy homoseksualizmu. Często osoby homoseksualne, które są praktykującymi katolikami, też mają jakiś konflikt. Jakby z jednej strony nie chcą rezygnować ze swojej seksualności, z wchodzenia w związki, z bycia w relacjach, a z drugiej strony wiedzą, że to jest coś sprzeczne z religią, którą praktykują.